Siema, system, to jest 500, już czwarty odcinek, dosłownie 504, jeszcze dwa, bo mieliśmy 501, 502, to jest 503, nagram wczoraj, dosłownie wczoraj u mnie, teraz 504, to samo będziemy, to samo tak naprawdę, bo musimy to zniszczyć, dosłownie zniszczyć to, czyli dosłownie jakby to wziąć, przekręcić to po prostu, żeby było to poza robieniem tego wszystkiego, żeby nic się to wszystko i po prostu budować dom, może wreszcie. Tylko jak ja to widziałem, jak ja zbudowałem na odcinka, to ile to schodzi na zniszczenie dosłownie tego wszystkiego. Jest to trochę uciążliwe, nie powiem, że nie. Chciałem koledze pomóc. No to będziecie straszno później to widzieć, bo dokładnie 15 odcinków będę miał nagranych, zmontowanych, dosłownie. A nagranych mam, no, tam z 18 chyba około. Trzeba to liczyć, te wszystkie, te i tak dalej. No to okej, okay, no to jest, I guess, dużo trochę, dosadnie jest trochę dużo, ale do nagrania wszystko, nagrywa się ładnie, no pierwsza minuta, jeszcze trochę mamy, dużo. Sporo mamy, mam nadzieję, że teraz ten skończymy Firar, to znalazł nam te takie średnie, małe, trochę niż takie kurde, grube, duże. No pomogę koledze, bo chciałem myszkę. No to musiałem ja niestety zarezerwować tę myszkę, bo i w ogóle jakby nie było w magazynie w Warszawie, bo jestem w Warszawie w ogóle. Ale no, jest jak jest, dosłownie muszę to wszystko jakby przysłosłowio zarezerwowałem, on po prostu zapłaci za tą myszkę, ja po prostu odbiorę, on zapłaci tyle. Dosłownie to jest takie zrobienie na tem. Odbierze, to będzie szczęśliwy na pewno. Ja bym musiał trochę więcej wydać, chyba 200 około na myszkę. Bo bym od SPC Gira wziął. Już nie od SPC Gira, dokładnie. Bo mi się ta, co mam, to ona strasznie często psuje. Ona jest druga, bo już jest po wymianie jednej. Typowo. Jak mi skrót przysadziłaś, no to wziąłem z gwarancji, tak szczerze, że zrobiłem z gwarancji, wziąłem, dobra, że przesłuchowałeś, wymieniliśmy, minął rok i dokładnie jeszcze się zaczęły odklejać te gumki, to wszystko takie, te po bokach myszki, to takie niby coś jest, ale to się zaczęło odklejać, to zaczęło mnie wkurzać już dosłownie i będę musiał to powymieniać od trzy serca na luzie, zdążę wykopać i zjeść jeszcze, to jest takie na luzie, już dwa serca, wow. Dało radę. Dam radę, na stówę. Teraz ta generacja zadziała, do widzenia. Już mnie nie zabije. Ale było na pół serca, jakby to wszystko zrobione. Nagrywa się dobrze, kamerka jest widoczna, jest. Zawsze muszę ustawić, bo ona w OBS-ie jakby ciągle resetuje. Nie wiem z jakiego powodu. To też mnie dziwi trochę. Po co ona się resetuje? Tak dosłownie resetuje mi ją OBS. Czy nie powinien resetować kiedyś to ustawiam. Pewnie jakbym miał już lustrzankę, to by to nie zmieniało. Dosłownie, jakby to była już lustrzanka, to taka, to jest kamerka internetowa. Ale lustrzanki trochę kosztują. Tak szczerze, żeby jeszcze jakaś dobra była, powiedzmy, no to tak z 2 koła do 2-3 koła, to w danym luzie by było na nią. W sumie może po mikrofonie uchwycie tym wszystkim, może bym tu garnął się i może bym zrobił na sobie zebranie tej lustrzanki, bo pewnie jako lustrzankę że tam dam ją pod prąd i tak dalej, ona będzie ciągle działała, ale będzie jakoś inna. Tylko śmiałbym się, jakby to się udało w jakiś dobrym sposobem lub myślałoby to dobrze zakupić. Czy Teams to wszystko by wykorzystywały ją? Czy by Avermedia ją po prostu widziała? Jakby nie widziała, no to no for real, to musiałbym skorzystać z OBS-a, żeby wirtualną kamerę zrobić. Dosłownie i już z tą kamerę to też się tak zrobić to są nie da, bo ale tak zapada się, no to jest tylko trochę to sporadycznie jest to trochę do zrobienia, ale
Jakby Teams przekrywał to wszystko i tak dalej, no to złoczyłby się szczerze, szczególnie. Jakby nie, no to wirtualna kamera, po prostu z wirtualnej kamery, gdzie jest tam OBS, stworzyć nowy profil na zdalne nauczanie, to wszystko. Po prostu jakby przemienić to, że ma być to w innym miejscu, tym wszystkim. No ale wiadomo. Muszę mieć to, żeby testować dokładnie seriously. Się muszę na nią uzbierać. Kupcie jeszcze uchwyt, bo nie specjalny na monitor z tyłu. Wszystko by się zakupiło i dosłownie by było. Więc no. Jest jak jest. Dosłownie. A, czy miałem kopię w ogóle? Dani, zauważyłem, patrzę na kamerę, czy mam ją w ogóle prostą. Szczególnie nie, nie mam. Mam trochę skrzywioną. Okej, tak stoi, no to powinno mieć ją. Co mnie tu, przed oczami. Dobra, mam się. Gdzieś będę miał łatwiej. No ale to jest takie ciężkie też ustawienie, że to dobra, trzeba to ustawić i tak dalej. Dosłownie. To wszystko trzeba ustawiać. Niestety trochę ta. No z dłuższego to byłoby prościej, tylko po prostu musiałbym siadać jeszcze prościej niż dotychczas, się po prostu tak siedzę, no to w ogóle nie mam kamery z przodu, powiedzmy jakbym się przesunął dosłownie, to teraz mam ją prosto, tak, prosto. To jest właśnie ta magia tego wszystkiego, że trzeba te dobre kadry ustawiać, to ku wszystkiego, to jest dużo do robienia, szczerze, dosłownie dużo do robienia. Zawsze się zdążę, że to mi po więcej teraz zadaje. Nie, ale po pół serca. Osobno po pół serca. Ale trzeba wyjść już. Wejdzie. Ale w sumie, jakbym się teraz przesunął, dokładnie. W tej chwili, to w tej chwili mam. By ja samego siebie jestem na prosto. Chyba muszę minimalnie przesunąć i ja jako ja jestem już bardziej prościej jak mogę. No to jest ciężkie, bo trzeba tak te kadry ustawić, co z tego, że na sam to czekam jak czasami nie, źle minimalnie milimetry i już do wymiany wszystko. Tak to już jest, jak się chce mieć, wszystko jakby perfekcyjnie, dosłownie. No wiecie, sam jak to jest perfekcyjnie niż tak na odwalone trochę. Szczerze, ja tak lubię. Odcinkowo, dobra, 8 minuta. Łe. Plus jeszcze 12 minut. Spokojnego kopania, dosłownie. Bardziej tego, że nam no, dużo zostało, nie powiem, że nie, mało. No, mało? W większej wielkości jest to mało, ale jest to jeszcze dużo, dosłownie. Dużo. Kurna. Ile tu goble poświęciłem tak wszystkiego, a dosłownie. Przechodzenie powiedzmy sobie na Pixela. Tam sobie robienie tego miniona. Miniona się nie ulepszam, bo Hello nie będę wydało. Wydałem chyba 200 koła. Tam purs, monet lub jak to mówi, waluty. No ale przynieś sobie zbroj, żeby miała defensa większego, dosłownie większego. Trochę zmniejszam sobie HP o 32 HP. Dosłownie o 32. Czyli mam 890, chyba nie, 860. Z 892 i teraz normalnie po prostu mam defensa 935. Nie jest to jak strasznie dużo, ale do zbroje takie jest uporządkowane pioruny, daje jak powiedzmy bez stoi i tak dalej i dosłownie jakby mogę stać na goblinach i one jakby atakują czasami, ale już szybko mnie to leczy wszystko, że dosłownie mnie tak. Okej, poatakuję, zaraz przestanie. Szczerze. Jest jakby dobrze. Jest ogólnie dobrze. Tak? A, jaką mam siekierką jeszcze to. No, brawo ja. Patrzę na kamerkę, czy dobrze w ogóle ją nagrywa, bo czasami to ona ma takie problemy. Nagrywać mnie, że muszę to by tak i tak po prostu siedzieć, no, w kamerkę po prostu, nie no. Żartuję oczywiście, tak naprawdę, ale
Jak chcesz się dobre kadry łapać, jak dla mnie, to jest ważne, żeby wszystko było tak idealnie, żeby mikrofon szczerze mówiąc, tak, tak jakby chcę mieć idealnie wszystko, żeby było perfekcyjnie. Nie da się rzeczy mieć perfekcyjnie, szczerze, a ja próbuję, da się radę, na pewno da radę perfekcyjnie to zrobić wszystko. Dosłownie. Może jest taka moja wada, że wszystko chcę mieć perfekcyjnie, jeżeli nagrywam. Dobra, kamerka ma być prosto, ma być prosto, siedzieć i tak dalej. Czułabym się, jakby miałbym już szczerze lustrzankę, jakby to wyglądało na lustrzance, że ma być prosto do kamery. Może to też jest wina tego biurka, które mam. Też może być te bombo. Niby ma swoje wygłębienie, które mi w ogóle nie pomaga. Mówcie szczerze. Dosłownie nie pomaga mi. Ja wiem, jak to biurko wygląda, jest to takie. Okej. Takie trochę średniawe po to, bo ono nie jest jakby do końca w pełni. W pełni jakby zrobione. Jeszcze po prostu. W pełni jakby. Dosłownie, bo tu się zaczyna i to się ma. To zbiórka na 120 cm. To jest takie małe lub 125. Gdzieś w którą stronę ma gdzieś. To jest takie małe strasznie. Jakby dla mnie to ja muszę mieć chociaż duże. Tutaj to chodzi chyba tylko 135 zaraz i przymierzam się na tym, żeby to jest na biurku i zmienić sobie, bo co to jest. Że na te biurko, szczerze. Niby przejść z te biurko, gdzie z rodzicem to kupowałem, no to. Co za biurko, takie. A przelotki, dobra, mam przelotki na kawę i miejsce na to wszystko, ale. No to można było wziąć trochę większe niż 120 cm. Seriously. Tu ja na różne dni wiecie, bo tak mi wam w kącie, że to jest mały kąt. Na wakacje to wszystko przemebluję, bo nie chcę mieć takiego dosłownie biurka. Dosłownie jak jest to ustawione. Ja to. No stówę zarobię. Mam niektóre szafy, gdzie mogę tak zrobić. I dosłownie wiem, jak to zrobię. Tylko muszę dużo przemyśleć spraw, jak to zrobię. I potem odcinek zacznę myśleć. Na bardziej to bym miałby pod oknem. Dobra. Tylko. Nie no, przeszkadza, żeby nie przeszkadzało. Okej. To mnie by nie przeszkadzało pod oknem mieć, bo okno ma więcej. Tylko firanek bym nie miał, szczerze. Firanek, lubię mieć firanki u mnie, żeby były. Ale dosłownie chyba wakacje albo ferie pozamieniam. Dosłownie pozamieniam. Chcę mieć jakby większe miejsce do siebie mieć. A mogę to zrobić. Dosłownie mogę to zrobić. Tylko jak to byłoby z biurkiem? To są mnie jak było to by z biurkiem, bo. Z biurkiem, jakim biurkiem? Z tym. Z. O kurna. Namyśliłem się. No z. Moim łóżkiem, to trzeba też przemyśleć, bo w tym kącie ciężko byłoby on stanął. Słownie ciężko. A jakoś się przemyśli będzie. Dosłownie. Nie, noc jest? Nie ma nocy, a jego jeszcze lepiej. Został nam dokładnie jedna część. Frara, która zostanie zakończona. Nie to miałem na myśli kopać. Szczerze. No bo ja tak miałem nieupokładane, że tutaj full, tylko gdzie nie były dociągnięcia, ten tam dobudowywałem. No to trochę jest tego. No nie we wszystkich jest w frarach na stówę. Coś czuję. Nie zapomniałem tak, że. Wszędzie to samo rozbudowało już jeszcze szybciej do skupania, dosłownie. Chyba mnie gdzieś mam jeszcze już pozamieniane. Może tym będę kopał to
jakby mi rzeczy. Dobra, zjem sobie, żeby generację włączyć. Darmową, dosłownie. Dosyć nie darmową, bo trzeba kupić za merd, ale to jest łatwe, strasznie. I one dają duże, długie nasycenia i podregenerację. Jak to mówią, skopaliśmy filar na 504 odcinku, dosłownie. 504. W sumie no, ja fery nigdzie nie wierzę, tak dosłownie. Jeszcze mamy... Muszę tak już przemyśleć i dosłownie pozamieniam, bo jakoś w tym kącie dobrze mi nie jest, że w tym tym, gdzie połowę biurka z połowy biurka tak o nie korzystam jeszcze, więc no. Nie no, mój tu mam wszystko, ale niewygodnie, strasznie. Jak to pozamieniać? I tutaj myślę, jak to pozamieniać, dosłownie tutaj. Nie, to by weszło to, co mam tutaj. Dosłownie, to co wy tu widzicie, to dosłownie znikło. No bo tutaj byłoby przeniesione. I ta jeszcze jedna szafa, no? Poszłoby. Tylko jakoś z łóżkiem, trzeba to przemyśleć dokładnie. Jest to trochę do porobienia. Szczerze, seriously, jest tutaj to pozamienia, która aż następna, 4 minuty niecałe. Muszę to jakś tam popatrzeć, seriously, koncepcję mieć, gdzie by łóżko stanęło. Samą komodę, to wszystko. No właśnie. Mam komodę. Kurde. Jest trochę problem większy. Dosłownie teraz, bo... Ja może mam jeszcze komodę. Stoi kurwa klatkownika. Jakoś trzeba to seriously przemyśleć tak na 50%. Dobrze. Może będę długo tacy, że tam. Chyba sobie sam też mogę poprzenosić. Tak na serio. Ale no. Muszę to tak na 10%, bardziej na 100 około procent. Przemyśleć, jak to by musiało być u mnie. Bo mam. Dobra, niebo jest ok, ale wiecie. Jeszcze te biurko ma dziwniejsze nóżki, że nie jest tak jakby trochę tu ściany, tylko jest dalej jest odcinek gdzieś tam 4 cm, dobre. Jest to takie nóżki dobre tutaj. Muszę to przemyśleć. Ale z routerem byłby problem. Dosłownie z routerem. Ale kabel zwiększyć sobie tego RJ45 z dobrym przesyłem internetu, to nie jest wielki problem. No, z 4 tych koszy, maksymalnie 5. Tak jak ja mam internet, żeby działał dobrze. Jest to wszystko do zrobienia. Cieszy mnie to. Ale dosłownie, musiałbym teraz po tym odcinku. Może tak zrobię, może nie, nie wiem. Zobaczyć ten tył i sobie przemyśleć, jak to dokładnie pozamieniać, bo to mi się jakoś tam jeszcze podoba, ale nie chcę takiego mieć rozstawienia, bo mi to wkurza strasznie. Ja muszę te kadry robić, to wszystko, to mi jest ciężko, że w głębi nie jestem, monitor w ogóle nie jest prosto jak na biurku. To jest jeszcze inna sytuacja, to jest płokiczka, no ale no, da się to porobić wszystko na luzie. Nie mamy gdzie wydozmy to około. Możemy ścinać nas, czy możemy już następny firan. Pewnie ten, ten jest bliżej, tamten został jeszcze daleko. Dosłownie daleko. No, przeleciałem. Niech mi załapie hejsta jeszcze. No, ja mogę łapać się tego filaru dosłownie. No, dziękuję. Ale no, to dosłowne. Tak, to dosłownie, to musiałbym mocno przemyśleć, to pozamieniać, bo... No jakby chciałbym mieć przy oknie, no to byłoby fajnie. Na pewno byłoby fajnie. Jakoś tak zrobię, bo... Wolę mieć przy oknie, a przy oknie mogę mieć trochę więcej miejsca. Dostatecznie. Żeby tam para by nie przeszkadzał, to się da zrobić. Ale no. Trzeba to zrobić.
bo biurko 120 cm to jest małe, strasznie drogo. Jak dla mnie na 2 metry to jest strasznie małe. A my co? Widzimy się na schodku. Trzymajcie się. Ej.